Czy można zostać radnym bez wyborów? Czy wiesz, że w niemal każdą niedzielę w Polsce odbywają się wybory? Wybory przedterminowe to takie, które odbywają się we wcześniejszym terminie niż wynikałoby to z długości kadencji. Najczęściej o przedterminowych wyborach słyszymy w kontekście skrócenia kadencji Sejmu lub wyborów włodarzy dużych miast. Takie wybory do Sejmu ostatni raz odbyły się w 2007 roku, a zaledwie dwa lata temu odbyły się również przedterminowe wybory prezydenta Rzeszowa. Ale regularnie odbywają się przedterminowe głosowania, o których w mediach raczej nie usłyszysz. Chodzi o wybory uzupełniające w gminach, w których z jakiegoś powodu mandat radnego gminy pozostaje nieobsadzony. Dzieje się tak m.in. w przypadku śmierci, rezygnacji z urzędu, utraty prawa bycia wybranym lub wyboru na inne stanowisko, którego nie można łączyć z funkcją radnego. W przypadku gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców stosuje się system proporcjonalny, co skutkuje tym, że mandat przejmuje kolejna osoba z najwyższym wynikiem z listy. W większości gmin jednak stosuje się tak zwany Jowy, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze. Co ciekawe, jeśli na nieobsadzone stanowisko zgłosi się tylko jedna osoba, to mandat zostaje przyznany bez głosowania. W ten sposób można zostać radnym bez otrzymania choćby jednego głosu poparcia. A co jeśli nie zgłosi się żaden kandydat? Wówczas ponownie zarządza się wybory. Jeśli znów nikt się nie zgłosi, to do końca kadencji mandat pozostaje nieobsadzony. Media nie mówią o takich głosowaniach, chociaż demokracja na poziomie gminy jest tą, która dla wielu obywateli jest najważniejsza. Dlatego Instytut Demokracji Bezpośredniej na Facebooku i Instagramie regularnie informuje o głosowaniach planowanych w niemal każdy weekend. Chcesz wiedzieć więcej? Subskrybuj lub bezpośrednio.pl na YouTube i obserwuj nas w pozostałych. W pozostałych mediach społecznościowych.